Dobrze, więc na początku odpowiem na najważniejsze pytanie, które stawia sobie dzisiaj każdy polski lewicowiec. Otóż odpowiedź brzmi nie. Towarzysz Michał nie wrócił do codziennego nagrywania filmu z samochodów. To, że dzisiaj nagrywam i wczoraj nagrywałem, ma to związek tylko i wyłącznie z napiętą sytuacją na Ukrainie, którą śledzę także we francuskich mediach, więc tutaj łączę przyjemne z pożytecznym, uczę się także języka francuskiego. Więc dopóki będzie się coś ciekawego działo na Ukrainie, dopóki będzie groźba wojny, to oczywiście od czasu do czasu na ten temat filmy będą się pojawiać. A zanim przejdę do zasadniczej treści filmu, to jeszcze komentarz do sondy, którą ostatnio zamieściłem. Jak pewnie zauważyliście, no to była sonda, w której zapytałem, kogo z pięciu nazwisk osób o poglądach lewicowych chcielibyście zobaczyć w rozmowie z towarzyszem Michałem. I ku mojemu zaskoczeniu wygrał tą sondę Rafał Woś. I to, że wygrał, to może nie jest jakąś wielką niespodzianką, gdyż to jest w końcu dziennikarz jakoś tam już prawie w mainstreamie, ale tutaj no, wynik, jaki uzyskał, 57% głosów, no po prostu zdeklasował wszystkich pozostałych, więc nie wiem, czy to temat, a więc transformacja ustrojowa, czy też sam Woś ma w sobie jakąś taką charyzmę, czy przyciąga. No w każdym razie no, ogłaszam, że Rafał Woś zwyciężył tą sondę i równocześnie zapraszam Rafała Wosia do rozmowy z towarzyszem Michałem, więc jeśli Rafał Woś ogląda kanał Odrodzenie Komunizmu, to czuj się zaproszony. Jeśli nie ogląda, to proszę o przekazanie mu tej informacji lub też wyślijcie mi na maila tovmichal@gmail.com namiary, jak tutaj się można z Rafałem Wosiem skontaktować. No miejmy nadzieję, że Rafał Woś wystąpi na kanale Odrodzenia Komunizmu i sobie porozmawiamy o transformacji ustrojowej z perspektywy Polski B, no a raczej katastrofy humanitarnej, jaka tutaj nastąpiła w Polsce, właśnie upadek miejsc pracy, upadek transportu publicznego, no właściwie upadek wszystkiego, no więc taki spoiler. Dobra, więc proszę tutaj o przekazanie tej informacji Rafałowi Wosiowi, że towarzysz Michał chce się z nim skontaktować. A tematem dzisiejszego filmu, zgodnie z zapowiedzią, będzie oczywiście Ukraina. No i tutaj, tak jak wczoraj, tak i dzisiaj postanowiłem skomentować najnowszy filmik wyprodukowany przez politykierów z partii Razem. Wczoraj skomentowałem wystąpienie Adriana Zandberga, więc dzisiaj zgodnie z takim feministycznym parytetem dzisiaj skomentuję wystąpienie Marceliny Zawiszy. Więc zanim przejdę do samej treści wystąpienia, no to taka uwaga metodologiczna, no, że dla wszystkich, jeśli jeszcze nie wiecie, no to partia Razem znana jest z tego, że wyraża ona interesy europejskich korporacji i jeśli nie wiecie, co w danym momencie chcą tutaj zakomunikować europejskie korporacje, to chociażby dlatego warto słuchać właśnie wystąpień członków partii Razem, gdyż dzięki temu możecie się dowiedzieć i pewne rzeczy zrozumieć. Ja właśnie dzisiaj słuchając wystąpienia pani Marceliny, no wydaje mi się, że odkryłem tak naprawdę, o co chodzi z całym tym konfliktem na Ukrainie. Zanim przejdziemy do konfliktu na Ukrainie, to można byłoby tutaj nawiązać do historii europejskiej cywilizacji. No dumnie tutaj podkreśla się, że my jesteśmy częścią europejskiej cywilizacji zbudowanej na dziedzictwie grecko-rzymskim i zwłaszcza tutaj to doświadczenie Rzymu jest ciekawe. Rzymu, czyli państwa opierającego się na pracy niewolniczej i Rzym, żeby tutaj regularnie właśnie miał dopływ nowych niewolników, organizował wojny. O ile na samym początku te wojny Rzymu miały charakter taki zaborczy, a więc podbijano kolejne tereny, no w pewnym momencie, jak już tak te granice Rzymu się ustaliły, no to już Rzym nie chciał dalej podbijać, bo miał tutaj problemy z dalszą ekspansją i po prostu regularnie organizowano jakieś tam najazdy, czy to na Germanów, czy to na Bliskim Wschodzie, czy to w innych miejscach, no
Celem tych wypraw było tutaj ograbienie łupów i także zdobycie niewolników. I zapamiętajcie to, że wojna w starożytnym Rzymie służyła do zdobywania niewolników i wydaje mi się, że jest to coś bardzo aktualnego z perspektywy roku 2022. Zanim przejdziemy do analizy tego, co się dzieje w roku 2022, no to można byłoby przeanalizować, no co takiego się wydarzyło na Ukrainie w roku 2014 i w roku 2015. Otóż wtedy w wyniku puczu zorganizowanego przez tam właśnie Poroszenkę, Jaceniuka i innych tam, i inne marionetki NATO, puczu, którego tam taką siłą uderzeniową byli neonaziści z batalionu Azow, prawego sektora, Partii Swoboda i tak dalej, i tak dalej. No, w wyniku całej tej szopki doszło do buntu na wschodzie, właśnie powstania tych Republik Ługańskiej i Donieckiej, i to z kolei zaowocowało wojną, i częścią tej wojny była mobilizacja młodych Ukraińców na wojnę. No i tych mobilizacji było chyba 8 albo 9, to sobie możecie sprawdzić, no w każdym razie było więcej niż jedna. A dlaczego były mobilizacje? Otóż mobilizacja polega na tym, no, że po prostu w pewnym momencie młody człowiek, tam lat 20 kilka, dostaje list polecony, że tutaj musi się stawić na wojskową komisję uzupełnień, i ludzie, którzy dostawali takie listy, no to wiedzieli, aha, dobra, no to oni nawet nie musieli tych listów otwierać, oni od razu, wiedząc, że taki list przyszedł, no to się zwijali i uciekali albo na wschód, albo na zachód. No, są różne skale, są różne liczby podające, ile osób w tamtym czasie uciekło z Ukrainy, ale niektóre liczby nawet mówią o liczbie 10 milionów, więc tutaj mniej więcej 5 milionów na wschód, 5 milionów na zachód. Część do Rosji, część do Unii Europejskiej. No także w Polsce w tym czasie dużo tych Ukraińców się pojawiło. Więc to była taka naturalna reakcja. Każda kolejna mobilizacja to kolejne tysiące migrantów, którzy uciekają przed wojną. Więc to jest taki jedna rzecz, jeden fakt, który należy zapamiętać. No drugi fakt, który należy zapamiętać, który należy tutaj przedyskutować, no to ubytki demograficzne populacji Unii Europejskiej, no, w wyniku epidemii. Więc w Polsce śmiało można powiedzieć, że przynajmniej w wyniku tych 2 lat populacja Polski zmniejszyła się o 350 tysięcy ludzi. No i zakładam, że w innych krajach Unii Europejskiej liczby są podobne. No może oczywiście nie aż tak dramatyczne jak w Polsce, no bo w Polsce to jednak nastąpiło tutaj totalny paraliż państwa z gówna zarządzanego przez PiS. No ale zresztą PiS odziedziczył tutaj no tą sprywatyzowaną i zniszczoną służbę zdrowia po 8 latach rządów PO, i właściwie no jakaś taka liberalna doktryna Balcerowicza, no jest tutaj, no to jest taka klątwa, która się unosi nad Polską od 30 lat, więc i PiS tutaj naprawdę wiele nie zmienił. No w każdym razie, no to wszystko doprowadziło do katastrofy humanitarnej, masowej śmierci w Polsce i w wielu innych miejscach. W końcu trzeci czynnik, który należy tutaj wziąć pod uwagę, no to pewne zmiany, które nastąpiły przynajmniej na polskim rynku pracy od ostatniego kryzysu migracyjnego, to znaczy od czasu, kiedy doszedł do władzy PiS. No to czy tego chcemy, czy tego nie chcemy, no to PiS no, zrobił kilka tutaj transferów socjalnych, przynajmniej na początku, kiedy był u władzy, które to spowodowały, no, że dzisiejsi właśnie ci szefowie Januszeksów no, narzekają, że Polacy stali się zbyt leniwi, że Polacy to już nie chcą pracować za miskę ryżu, no, że Polacy i Polki no, to stali się tacy wybredni, że oni tutaj właśnie teraz to już nie sięgają po byle co. I więc to jest jakby jeden czynnik. No drugi czynnik, no to ci Ukraińcy, którzy przyjechali do Polski, no oni z Polski albo wyjechali w wyniku epidemii, albo wyjechali po prostu
końcu wyjechali na zachód, a Polskę traktowali jedynie jako kraj tranzytowy. No w każdym razie z perspektywy takiego europejskiego i polskiego biznesu. Polskiego biznesu, który od wielu, wielu lat bazuje na jakby tutaj innowacyjność polskiego kapitalizmu, polega na trwałym dostępie do najtańszej siły roboczej w Unii Europejskiej i dzięki temu, że Polska jest takim rezerwatem taniej siły roboczej, to można tutaj przenosić fabryki z zachodu i produkować na zachód właśnie, produkować na rynek unijny, więc jakby system będzie działał tak długo, jak długo polskie Janusze będą miały dostęp do taniej, młodej, zdrowej siły roboczej. No i ponieważ pojawiła się epidemia, ponieważ pojawiły się problemy, o których już mówiłem, a więc Ukraińcy wyjechali, Polacy umarli, ci, którzy nie umarli, stali się leniwi, bo tutaj 500+ i już nie chcą wykonywać byle jakiej pracy. No oczywiście cały czas trwa procesy migracyjne i tak dalej, i tak dalej. No to chyba sobie ktoś wyliczył, no, że trzeba tutaj dokonać jakiejś takiej operacji a la Cesarstwo Rzymskie, no właśnie sprowadzić nowe mięso armatnie do polskich fabryk, albo na polskie plantacje, albo do polskich rzeźni, albo w innych miejscach, na polskie budowy. No wszystko, wszędzie tam, no nie wiem, jak widzimy te tutaj warunki, że tam, nie wiem, wiatr 100 km na godzinę, dźwig się przewraca i Polacy nie chcą pracować w takich warunkach, no to trzeba tutaj znaleźć chętnych, którzy w takich warunkach będą pracować. Więc ta liczba, którą podała Marcelina Zawisza, że już wkrótce pojawi się 2 miliony uchodźców. Skąd ona wzięła tę liczbę 2 miliony uchodźców? Czy Marcelina Zawisza coś wie, czego my nie wiemy? Zaraz przejdę do tego, do zastanawiania się nad tym pytaniem. No, ja, żebym nie zapomniał, no to jeszcze chcę tutaj dokonać pewnej krytyki Marceliny Zawiszy. Mianowicie, no, Marcelina Zawisza, no widać, że no, nie rozumie, że tutaj lewica się zmienia. Więc przede wszystkim ja tutaj chcę skrytykować transfobiczny język pani Marceliny, która mówi, że już wkrótce na terytorium polskim pojawi się 2 miliony mężczyzn i kobiet z Ukrainy. Więc pani Marcelino, no dlaczego ty w ogóle zapominasz o osobach niebinarnych? O osobach niebinarnych, to czy ty dyskryminujesz osoby niebinarne? Czy jeśli jakaś osoba niebinarna z Ukrainy się pojawi, to partia Razem będzie optować, żeby nie wpuszczać takich ludzi? A może jest to jakaś taka forma rasizmu, to, że właśnie, że Ukraina jest jakimś takim na niższym poziomie cywilizacji, że ten taki proces ewolucyjny, który doprowadził do wykształcenia się nowej płci, właśnie tej płci niebinarnej, no to jest jedynie zarezerwowane dla takich najwyżej zaawansowanych krajów zachodnich, tam to już jakby jest ta nowomowa. No a z kolei, no, Ukraina jest biedna, Ukraina jest zacofana, to jest jakiś kraj pełen homosowietikusów, no to jeszcze oni jeszcze do tego nie dojrzeli, tam jeszcze są te płci biologiczne. Co dalej? No dalej, no to oczywiście, no, Marcelina Zawisza stosuje ten język transfobiczny, no mówi o kobietach, no kobieta, no pani Marcelino, no feminizm już jest passé, już nie mówimy o kobietach, teraz jest osobizm, dzisiaj mówimy o osobach z macicami, więc tutaj skandal oczywiście, miejmy nadzieję, że pani Marcelina się tutaj to przemyśli, przeprosi i następnym razem, kiedy będzie mówić o napływie uchodźców z Ukrainy, to nie zapomni także o osobach z macicami i osobach niebinarnych. No. Dobra, więc mamy liczbę 2 miliony. No skąd pani Marcelina wzięła te 2 miliony uchodźców, które już wkrótce wezmą się w Polsce? No wydaje mi się, że to jest liczba po prostu na zasadzie jakiejś takiej
Że po prostu no, tutaj biznes w różnych krajach europejskich no, dokonał takiej liczby. My potrzebujemy tylu, my potrzebujemy tylu, my potrzebujemy tylu. Aha, dobra, no to mamy 2 miliony. 2 miliony, więc będą tak długo wpuszczać i wpuszczać, aż to będzie 2 miliony. W pewnym momencie powiedzą, dobra, słuchajcie, osiągnęliśmy tyle, ile chcieliśmy, reszta spieprzać. No. Tak to chyba... No i w tym kontekście jakby rozumiemy, no o co właściwie chodzi, no bo ludzie... Główne pytanie, jakie ludzie sobie zadają od kilku tygodni, czy od kilku miesięcy, to właściwie po co cały czas media informują o tym konflikcie na Ukrainie? No przecież to nie jest nic nowego, no tam się tli jakiś konflikt od 8 lat. Dlaczego akurat ostatnio tak bardzo zaczęto ten temat grzać? No i w tym momencie jakby widać, że tutaj chyba jakby zapadła jakaś decyzja, no że no, w jakichś takich tajnych kręgach europejskich korporacji no, dyskutowano, no, co zrobić, żeby znaleźć mięso do pracy w europejskich fabrykach, zasoby ludzkie, żeby znaleźć. No i uznali, no migranci z Afryki to nie mają dobrej reputacji. No tutaj, a już migranci, którzy wyznają islam, to już w ogóle nie mają dobrej reputacji. To spowoduje jakieś bunty społeczne, rozwali Unię i tak dalej, więc trzeba gdzie indziej szukać. No a o ile mi wiadomo, no to ci migranci z Ukrainy, którzy właśnie wyjechali w lata 2014-2015, no to oni jakoś nie spowodowali żadnych tam problemów, no ewentualnie w Polsce były jakieś problemy, no ale to tam z Polską mało kto się liczy. No w każdym razie na pewno nie były to te problemy porównywalne do tych problemów właśnie tam te, co to tam te różna prawicowa szuria straszy, że tutaj islam idzie i tak dalej. Więc tak sobie spojrzeli na mapę, co tutaj otacza Unię Europejską i znali, aha, no dobra, no to Ukraina jest duża, Ukraina ma, mimo że upadku populacji, to jeszcze jest tam troszkę młodej, świeżej krwi, żeby ten. I to, co jest najważniejsze, to jest to, że tutaj ta właśnie próba wywołania wojny, która z kolei spowoduje mobilizację, no to jest ten najlepszy sort migrantów. To tak jak właśnie na targu niewolnikami, to tam właśnie jak handlowano niewolnikami, no to tam właśnie podchodzi jakiś facet, tam maca mięśnie, zagląda w zęby jakieś inne, no ale tutaj no, największe szanse na najlepszą cenę można było osiągnąć na niewolniku, który jest młody, silny, zdrowy i tak dalej, no. I ci ludzie, którzy uciekają przed wojną, uciekają przed wojną w sensie osoby uciekające przed służbą wojskową. Przed służbą wojskową to jest najlepszy sort migrantów, no bo to są mężczyźni, bo wiadomo, że mężczyźni są lepsi od kobiet w tym sensie, że kobiety to tutaj od czasu do czasu do lekarza muszą pójść, to tamto, to są koszty, poza tym kobieta to zazwyczaj z dzieckiem musi migrować, albo coś tam, no, a mężczyzna no to właściwie jest w stanie zaakceptować każde warunki, jest w stanie ciężko pracować, do lekarza chodzić nie musi, więc i w dodatku ci mężczyźni, którzy uciekają przed wojną, no to jest najlepszy sort. To są ludzie, którzy przeszli komisję wojskową, a więc zdrowi, zdolni do służby wojskowej, więc to nie będą jacyś tam malkontenci, to nie będą jacyś inwalidzi czy coś. To będą wszystko młodzi, zdrowi mężczyźni, którzy po prostu wolą uciec z kraju niż iść na wojnę. Więc właśnie chyba po to tutaj cała ta operacja, w sensie sprowokować Ukrainę, popchnąć Ukrainę do konfliktu militarnego, bo tutaj przez ostatnie kilka miesięcy to było jakieś takie pompowanie takiej bańki, no, że Ukraina jest potężna, że Zełenski odzyska Krym, odzyska Donbas, ty Zełenski się nie bój, my tutaj Polska za tobą stoi, i Boris Johnson za tobą stoi, i Joe Biden za tobą stoi, i Unia Europejska za tobą stoi, nie
bój się, nie bój się, nie bój się, Zełenski, pokażemy tutaj, ty masz napinać muskuły, ty masz pokazać temu Putinowi, że Ukraina wstaje z kolan, że Ukraina odzyska swoje, odzyska Donbas, zrobi tam porządek, a później odzyska Krym. No więc tak właśnie, tak napompowano tego Zełenskiego, że on młody, głupi, no, aktorzyna, no, a nie polityk, niedoświadczony. No to się dał nabrać, no tutaj zaczął prowokować, a kiedy zaczął prowokować, no to oczywiście Zachód go zostawił, wszyscy jakby się wypieli, wszyscy uciekli i od razu mówią, dawaj uchodźców Zełenski, no, dawaj uchodźców Zełenski, my tutaj w czasie COVID-a straciliśmy... My w czasie COVID-a straciliśmy dużo ludzi, my potrzebujemy zasobów ludzkich do pracy, a ty masz zasoby ludzkie, to się podziel, nie bądź egoistą, Zełenskim. Więc to chyba tylko o to chodziło, tylko o to po prostu potraktowano Ukrainę w sposób przedmiotowy, nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni. Chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby po prostu no, ktoś pracował i, ktoś, i żeby mieć ten dostęp do siły roboczej zdolnej do wykonywania najcięższej, najbrudniejszej pracy, najniebezpieczniejszej i najprawdopodobniej na czarno, właśnie to, czego już nie chcą robić Polacy, no to... Czego nie chcą też robić Ukraińcy, którzy przyjechali w 2014, no to oni już jakby też jakby przesiąkli Europą, stali się leniwi, trzeba nowych i a żeby byli nowi, to musi być nowa wojna. Więc tyle, jeśli chodzi o najprawdopodobniej plan. Nie wiem, co o tym myślicie. Czy towarzysz Michał dobrze to rozgryzł? No jeszcze kilka słów dotyczących no, ewentualnych migrantów, którzy mieliby przyjechać do Polski. Więc ja już kiedyś rzuciłem taki pomysł, ale teraz chciałbym ten pomysł powtórzyć. Mianowicie, no, gdyby towarzysz Michał był prezydentem Polski albo sprawował jakikolwiek inny urząd w Polsce i miał jakby wpływ na jakąś tam sytuację migracyjną, to bym opowiedział, oczywiście, słuchajcie, jesteście tutaj mile widziani, ale jest jeden warunek, mianowicie wy musicie publicznie tutaj do kamery w języku polskim, rosyjskim, ukraińskim, czy w jakim tam chcecie, powiedzieć, że wy potępiacie banderyzm, wy potępiacie rzeź w Wołyniu, wy potępiacie całą tą nazistowską histerię, która jest urządzana na Ukrainie od iluś tam lat, że wy obiecujecie, że wy będziecie niszczyć banderę, czy tam pomniki, czy inne, no tak, żeby to było właśnie nagrane, żeby to było od razu upublicznione, żeby człowiek miał świadomość, że jeśli on wjeżdża do Polski, to już to jest jakby taki podpisany cyrograf, że on już jakby potępia tą neonazistowską szurię, która ma miejsce na Ukrainie. I bez tego jakby nie widzę w ogóle możliwości, żeby ktoś przekroczył polską granicę. Więc albo człowiek się decyduje na to, żeby publicznie potępić, albo po prostu trzeba mu jasno powiedzieć, słuchaj, no sorry, ale nie. A właściwie to dlaczego? Jak ty jesteś taki odważny banderowiec, to przecież tutaj pokaż jaki jesteś twardy. No masz w tym momencie weszły wojska rosyjskie, właśnie pokojowe siły weszły do Donbasu. No pokaż jaki jesteś twardy. No byliście twardzi wobec ludności cywilnej w Donbasie. No to bądźcie także twardy wobec zawodowej armii rosyjskiej, no. Więc jasno powiedzieć, więc w każdym razie ja jestem... Ja ogólnie uważam, że nie należy nikogo dyskryminować. Ja rozumiem, że ileś tam osób na Ukrainie mogło być zaangażowanych w ten ruch. Każdemu należy dać drugą szansę. Jeśli pojawiłby się jakiś taki młody Ukrainiec, czy nawet nie młody, no, i powiedział, ja uchodźca, uciekam przed wojną, tego, tamtego... No i dalibyśmy mu właśnie, znaczy masz tutaj potępić banderę, on by to zrobił, ale patrzymy, zaraz, ale ty masz tutaj jakiś tatuaż neonazistowski, jakiejś rzeczy, więc ja to sobie wyobrażam w ten sposób, że poza tym, że oczywiście on musi nagrać i potępić, no to dać mu skalpel i 3 minuty, słuchaj, albo ty w ciągu 3 minut zrobisz tutaj porządek z tym tatuażem, albo wypierdalaj.